23 maja piłkarze Wągrowieckiej Nielby, Jakub Księżniakiewicz, Dawid Jasiński i Michał Pytkowski zawitali do miejscowości Rybowo w gminie Gołańcz. Na tamtejszym boisku żółtoczarni spotkali się z miejscową młodzieżą oraz podopiecznymi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy. Po krótkiej rozgrzewce rozegrano mecz, który wygrała ekipa gospodarzy 4-3. Po meczu wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia. Pan sędzia też by mógł tam się pasować. Na zaproszenie organizatorów uczestnicy przenieśli się do malowniczego parku. Tam na wszystkich czekało ognisko. Nasi piłkarze rozdali swoje zdjęcia z autografami. Masz piona. Ze sportem pozdrowień, ale już za późno. Takie, żeby coś tam, coś tam wyciągnąć. Była krzyżu kiedyś liga, nie? W pnie. Trzeba odwiedzać. Co to właśnie odwiedzać? Bardzo lubi. Tylko będzie dobrze, już podaję. Umyj ręce. Proszę. Ostatnim punktem wizyty była krótka wycieczka do tak zwanej lodowni i ruin pałacu z końca XVIII wieku. Dokładnie, więc to pewnie, co zostało, to by to się... No tutaj nic nie ma, no to...